Dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, witam Was w ten piękny, ciągle jeszcze letni dzień. Przychodzę w takiej krótkiej przerwie pomiędzy pracami nad książką, no, ale musiałam się to pokazać, powiedzieć, że żyję i przede wszystkim podziękować za przesyłki. Dwie Anie i Natalia i mnóstwo dziewczyn innych przysłało mi właśnie stosunkowo niedawno mnóstwo rzeczy, więc ja po prostu, jak widzicie tutaj w dole kadru, jestem otoczona pudełkami. Chcę je pokazać po prostu. Może Was zainspirują do zakupów, może Was zainspirują do tego, żeby przypomnieć sobie o tym, co gdzieś macie w formie dekantów, próbek, a może w ogóle macie flakoniki i po prostu jakoś nie bardzo zapomnieliście, może nawet, może jak zobaczycie, to się Wam przypomni. Zacznę chyba od limitowanej edycji. Jeana Paula Gaultier, no słynna linia, klasik, bo ten klasik też zaraz się pojawi, która ma niezliczoną ilość odsłon i jedna z nich wygląda właśnie tak. Mamy tu Wonder Woman i tych postaci komiksowych ostatnio było sporo. Wydaje mi się, że ten trend w ogóle chyba będzie się umacniał. Ta linia marvelowska jest taka bogata i w takiej przystępnej cenie. To są perfumy z 2017 roku. Zrobiła je Daphne Bugi, bo te pierwsze perfumy zrobił Jacques Cavalier, wybitny perfumiarz. I tu jest bardzo ładny zestaw białego kwiecia z imbirem i nutami cukrowymi. Aż żałuję, że te perfumy nie mają koreczka i bym tak profesjonalnie, w cudzysłowie, przewąchała, ale nie przewącham. No może, ale szkoda, bo tam coś w tym jest, uwielbiam, a coś wyszło, kochani. Ach, bardzo ładny biały kwiat. Jak podejrzewałam, już po iluś latach, jak się czyta nuty, to się wie, że to będzie to. Ładny biały kwiat przełamany cytryną i imbirem. Ach. Ach. No, szkoda, że to najprawdopodobniej limitowana edycja. No i klasiko, że Jeana Paula Gaultier. Widzę, że Ania lubi tą linię. Duży flakonik był, haha, i poszedł cały. To są świetne perfumy, po prostu, co tu dużo mówić. 93 rok, Olivier, Jacques Cavalier, wielki perfumierz, zrobił te perfumy. I tu jest oczywiście biały kwiat, ale on tak podany jest nie w sposób taki migrenogenny, jak to bywa z białymi kwiatami. Tylko jeszcze w takim starym stylu, też jest imbir, czyli Daphne Bugge robiąc ten limitowany, jak sądzę, jeśli nie, to poprawcie, chciała zachować ducha. A teraz zobaczcie, 93 rok, czyli te piękne perfumy będą 3 dekady niebawem na rynku. Właściwie to można już powiedzieć, że to są perfumy od 3 dekad obecne na rynku. Niezorientowane jeszcze przypomnę, że najprawdopodobniej pojem pachnie podobnie. Jeszcze tak. Wtedy w latach 90. było kilka takich przypadków, że ten sam motyw powtarzały perfumy, na przykład Eternity oraz Sun, Moon and Stars Karla Lagerfelda. Tu jest tak, kwiat pomarańczy i langiem przełamany, wspomnianym imbirem, jest też tuberoza i trochę owoców, gruszka i śliwka. Tak przynajmniej podaje Fragrantica. Le Parkenzo, też dziecko lat 90. Nie wiem, która to jest edycja. Próbowałam szukać w internetach, jeśli znacie ten flakon i wiecie, kiedy był wprowadzony, bo tych Le Parkenzo jest kilka wersji. Ja stawiam, że to jest ta wersja podstawowa, jeszcze zrobiona przez Oliviera Crespa, czyli Lotos, te wszystkie cząsteczka Calon, która dawała efekt właśnie takich wodnych owoców, wodnych kwiatów. Ona była wtedy eksploatowana, ale tu jest też mrożona mięta, tu jest też lilak. 96 rok, tak dla porządkowania, ale też kwiatowa nuta serca, fiołek geranium, róża, odrobina brzoskwini i cedr. Ładnie skomponowane perfumy. Bardzo, bardzo uniwersalne, godne polecenie. I coś, co mnie naprawdę bardzo zaskoczyło, w ogóle kocham tą całą linię Elizabeth Arden Green Tea i to jest Cherry Blossom. Wielka przyjemność i komfort noszenia ładnych perfum, w których nawet chyba wybrzmiewa nuta takiego fiołka zrywanego, ale tak minimalnie, właściwie bardziej liści fiołka czy łodyg fiołka prawdziwego. Mamy tutaj zieloną herbatę, wspomniany kwiat wiśni, cytryna, bergamota, piwonia, także trochę kwiatów, brzoza, a nawet morela. 2.12. Polecam, naprawdę. Jeżeli szukacie wdzięcznych perfum, które po prostu są przyjazne i sympatyczne i nikogo nie drażnią, to jest kandydat jeden z najważniejszych. No i myślę, że przeciwieństwo tych perfum, mianowicie niezwykle cieszę się z tego flakonika. Pierre Cardin
To jest taki kreator francuski, o którym mówią, że on sygnuje wszystko włącznie z helikopterami, ale też o jednej kreatorce z bardzo zacnym tytułem szlacheckim, też tak mówią, więc branża jest bardzo złośliwa. To jest szypr. Perfumy nazywają się Róża Pierre'a Cardena i pachną jak ten szypr, ale ten klasyczny, właściwie bliżej im do Passion Dance Avonu, który jest takim trochę wyłagodzonym szyprem klasycznym, bo szypr klasyczny to jest róża i mech dębowy, w mojej opinii. A dzisiaj, powiedzmy, ten współczesny to jest szypr i to jest róża i paczula. Więc ta róża jest taka, właśnie nie dla każdego, może, ja to powtarzam już do znudzenia, budzić lekko dystans. Ale paczula też tu się znajdzie, i trochę aldehydów, i trochę nut owocowych, sandałowiec, i trochę tych klasycznych kwiatów, jak ilang ilang i jaśmin. Godne polecenia. Perfumy z 1990 roku. I teraz klasyk współczesny. Jeśli zastanawiacie się nad kupnem perfum, ja nieraz trochę te perfumy podszczypywałam, że w lecie trochę przyduszają, wbrew pozorom nie są takie na upalne dni, ale to pewnie też zależy od tego, czy lato duszne, czy lato suche, czy wilgotne, ale naprawdę wąchanie tych perfum to jest przyjemność. I cena, jaka jest teraz przyjemna, ja znalazłam, nawet tak przeglądając Ceneo, pobieżnie za 30 zł, 30, nie, 40 kilka złotych, 30 i poniżej 100, grubo poniżej 100 zł, setka. Także bardzo dobra cena. No oczywiście w nutach znajdziemy według Fragrantiki, że tu jest melon, że tu jest lotos, ale tu chodzi właśnie o tą słynną cząsteczkę kalon, która się pojawiła właściwie w latach 50., ale w latach 80., przełom lat 80., 90. weszła do perfumiarstwa. Zrobiłam o tym film rok temu, będąc gdzieś tam na plaży, chyba na Helu, więc odsyłam do tego filmu. Dam słuchać szumy, morze i różne inne rzeczy, ale jeśli nudzi się wam, to zaglądnijcie. Ale też jest tutaj ananas, jest tu konwalia, jest tu pigwa. Dużo ładnych, ciekawych nut, godne polecenia perfumy. Rok 1996, czyli 7 lat po wprowadzeniu tej klasycznej wersji. I kolejne bardzo ważne perfumy, to już jest zmieniony flakon współcześniony, Samsara. Marka Guerlain wprowadziła perfumy Samsara w 1989 roku. I one tak najlepiej pachną na, oczywiście, w chłodne dni, wilgotne, taką naszą europejską zimą, ale teraz też dobrze pachną, bo tu jest właśnie padało niedawno i jest taki już chłodnawy wiatr, więc teraz też dobrze pachną. Samsara jest teraz w takiej buteleczce, czyli butelka ozdobiona pszczółkami. Kreator Jean-Paul Guerlain, który moim zdaniem właśnie zawsze najlepiej robił te perfumy jednonutowe, ale Fragrantica wskazuje, że jest tu ilang ilang, że wanilia, że te europejskie kwiaty, jaśmin, róża, narcyz, fiołek, no i troszeczkę brzoskwini. No takie klimaty. Dziękuję, Aniu, za te perfumy i zaraz będzie dalej. I teraz przesyłka od innej Ani. Kolejne pudełko wędruje tutaj. Tu będzie kilka flakonów Oriflame. I muszę powiedzieć, że no znowu zaskoczenie, ale zacznę od takich perfum marki Oriflame, których jeszcze nie mam za bardzo rozpracowanych, o co w nich chodzi. Takie oto perfumy. Wąchałam, testowałam. To jest linia Elvi i bodajże liczy sobie kilka flakonów. Tutaj jest ciekawa nuta, mianowicie kwiat mlecza, czyli dandelion z angielskiego. Trochę ananasa, lotosu. Moim zdaniem pobrzmiewają trochę, jak właśnie przed chwilą wspomniane Cool Water. Zauważyłam, że to się często w marce Oriflame zdarza, że robią perfumy nawiązujące, zupełnie nie nawiązujące flakonem, nazwą, ale zapachem do czegoś takiego, co jest na rynku ważne albo nawet zniknęło. Stardust na przykład pachniał jak Miss Dior, te słynne Miss Dior Sherry. Jak J'adore pachnie ten oto produkt. Może są różnice i wielcy miłośnicy J'adora mogliby wskazać, że na przykład może zapach jest troszeczkę skromniejszy. Lucia, tu koty wydają takie dźwięki, no. Czy Lucia, czy Lucja. Powiedzcie, jaka wymowa. Tutaj jest wskazane, że najbardziej wybijającą nutą jest jaśmin, cytryna, magnolia, hiacynt, brzoskwinia, ale także orchidea. A moim zdaniem właśnie, no ale też jeżyna. Pamiętam, że w J'adore jest jeżyna. Śliwki również. Więc myślę, że dla kogoś, kto na przykład musi bardzo pilnować budżetu, a budżetu zawsze warto pilnować bez względu na to, jakie się ma dochody, to może byłaby dobra alternatywa J'adore. Klasyczny jak najbardziej, a na co dzień, od czasu do czasu te perfumy, albo ostatnio
Blue, Giorgio Blue miały też taki zapach. Nie potrafię wskazać, do czego są podobne te perfumy, tam na fragrantyce ludzie wskazują, ale pachną przyjemnie, coś współczesnego w nich pobrzmiewa. No, aha, pamiętam, że nawet spotkałam się z określeniem, że jak karat Cartiera. Powiedziałabym, że bardziej przypomina tą nutę, którą ja pamiętam z tych perfum Avon kontra Kenzo, ale pewnie Oriflame nie lubi być tak porównywany, więc może to po prostu jest nuta, która gdzieś tam się pojawiła, jakoś nie zwróciłam na nią uwagi. Prześledzenie jej, może to jest dla mnie wyzwanie i chyba się tym zajmę. Już Wam powiem perfumy o nazwie Friends World. Troszkę o nutach Wam opowiem, korzystając z Fragrantiki. No za dużo Wam nie opowiem. Emily Bavier Copperman, to jest kreator zapachu. Brzoskwinia, wanilia i zinnia, czyli pewnie cynia. Korzystam z angielskich. No, o cynii można by zrobić film, ponieważ to jest taki kwiat dość popularny w naszych ogródkach, a nie pojawia się w perfumach zbyt często. I kolejny zapach marki Oriflame. No, kocham takie perfumy, które jakoś nawiązują do ogrodu. Motyw ogrodu w perfumach niedoceniony moim zdaniem. Mój mały ogród to coś takiego jak to, co ja mam. To nie jest nic dużego, mój mały ogród. Ładne, wdzięczne perfumy. Teraz o co się powiem, o nutach, konwalia, bazylia, piżmo, nawet sandałowy, czyli troszeczkę białego kwiecia i trochę zieloności. Bardzo fajny pomysł na perfumę. No, bardzo jestem wdzięczna na przykład za ten flakonik, bo tak, jest nawet trochę soczku do testowania i już testowałam. No rzeczywiście to jest współczesna kompozycja. Linia Aqua Allegoria jest na rynku od 1999, czyli ponad dwie dekady i ciągle wprowadza coś nowego i można powiedzieć, że kolejne perfumy po prostu nawiązują do tego, co dzisiaj jest modne i to się czuje. To powącha Herbę Freskę albo Pamplelune, to widzi, że to jednak jest inna forma budowania opowieści perfumowej. A to jest jak najbardziej współczesna kompozycja. Także cieszę się bardzo, ponieważ wszystkich perfum kupić nie sposób. Ładne, rześkie na lato perfumy. Jest tu gruszka, jest tu dużo cytrusów, odrobina białego kwiecia. Thierry Vasser stał za tymi perfumami. Ładne, zrównoważone cedro, nutą cedru. Cedr daje taki elegancki refleks. I jeszcze tak, mój ulubieniec, Comme une Évidence, uwielbiam te perfumy, zrobiłam o nich osobny film. Powiem szczerze, nawet dużo ludzi tam weszło na ten film. Tak, chciałam kiedyś złożyć hołd. Ona, przychodzą wiele faceliftingów, ostatnio nawet jedna z widzek przysłała mi wersję Intense, tak, chyba się tak nazywa ta wersja, więc zrobię o niej film, ale te perfumy po prostu uwielbiam. Okazuje się, że lubię szypry, ale takie trochę wyłagodzone. Nie lubię tego bardzo, bardzo klasycznego szypru, chociaż też przez długie lata używałam Paloma Picasso i byłam z tymi perfumami kojarzona, więc no nie do końca są mi te obce klimaty. No Gabrielle od Chanel, bardzo dziękuję, ale to jest mgiełka do ciała. Powiem szczerze, ja nigdy nie używałam mgiełek do ciała i dostałam tu od Ani trochę tego soczku, więc spróbuję, dam Wam znać, jak to działa. Chociaż czy to będzie miarodajne, nie wiem, bo ja zwykle mam co najmniej 4 zapachy. Na nadgarstkach, w zgięciu, łokci, no i oczywiście gdzieś tam na sobie, no tak jeszcze będzie 5, 6 na włosach. Ale cóż, biało-kwiatowiec w wydaniu Chanel to jest naprawdę klasa sama w sobie. I jeszcze klasyk nad klasykami. Perfumy, które są długo na rynku, wyobraźcie sobie, one są też 2 dekady, ale one się w ogóle nie zastarzały. Piękny, tajemniczy akord. Można powiedzieć, że Naomi Campbell, debiutując tymi perfumami, naprawdę zrobiła coś niesamowitego, absolutnie ponadczasowego. Tyle się mówi o Gabrieli Sabatini, a to gdzieś mniej więcej, no powiedzmy kilka lat później, ale jakby ta sama filozofia na tej samej fali wypłynęła, a jednak te perfumy są naprawdę... Zasługują na osobny film. Chyba zrobię, bo mam jeszcze kilka flankerów od widzów, także tym razem się nie zatrzymam. Opowiem innym razem. Jeszcze powiem Wam, że Ania mi mydełka przysłała, robią w domu, także cieszę się, że robicie, że idziecie tym tropem. Naprawdę warto. Także cieszę się, róbcie bydła, szczerze Wam polecam. Puszczajcie wodze fantazji. Powiem Wam, że nawet całkiem dobre mydła wychodzą ze smalcu, które na przykład można kupić w popularnym dyskoncie i kosztuje niewiele, ale polecam generalnie roślinne. Z kolei na bazie oleju słonecznikowego jest miękkie bydło.
I jeszcze przesyłka od Natalii. Natalia przysłała produkt, który no chyba raz tylko pokazywałam na kanale, chyba inne perfumy. Ta marka, no kolor to jest mój ulubiony. I to są chyba pierwsze perfumy tejże kreatorki. Zwróciłam na nie uwagę, bo są klasyfikowane jako modern szypr. Chociaż kiedy naniosła mnie na skórę, miałam wrażenie, że takie bardzo ładne, całodzienne perfumy, ale potem wybrzmiewają w taki współczesny sposób, czyli pozornie wydają się bardzo owocowe, a potem wybija się ta nuta czegoś takiego trochę nieoczywistego, a to będzie paczula po prostu. Paczula niezorientowanym, przypomnę, pachnie jak kamfora, jak kulki malowe. Ale oczywiście podana w minimalnych ilościach i obudowana odpowiednio, daje właśnie taki ładny efekt, że pozbawia perfumy na bazie owoców, pozbawia tego aspektu kulinarnego. Mamy tutaj litchi, mamy mandarynkę i mamy wanilię, czyli jak najbardziej trzeba, aby ten aspekt kulinarny odkulinarnić. No i troszeczkę kwiatów francuskich, ylang ylang, jaśmin, ale też konwalia. No i wspomniana paczula, ale też bergamota. I teraz taka ciekawostka, o której wiele razy mi mówiliście, ale w sumie nigdy jej nie kupiłam. Nie byłam w Zarze, rzadko bywam. Zara kontra Jo Malone zrobiła taką edycję perfum. I tu jest grapefruit i vetiver. Popatrzcie, jak to jest solidnie zapakowane. Kosztowało, bo tutaj Natalia chyba za granicą to kupiła, 15 euro, to jest cena. Czyli tak, mamy tutaj taką otoczkę. To te niszowe perfumy często tak są pakowane. I tu mamy kartonik, ale też nie taki oczywisty, tylko on się tak otwiera troszeczkę jak, można powiedzieć, jak książka. Tak to wygląda. Także na prezent bardzo dobre. No i flakonik taki minimalistyczny, a perfumy bardzo przyjemne. Vetiveria przełamana grejpfrutem to jest naprawdę bardzo dobry pomysł. Prostota. Moim zdaniem taka uniseksowa woda kolońska się zrobiła, ale bardzo współczesna. To jest rok 2019. Si Passione, no to też jest... Si to jest mega hit, Si Passione. Kiedyś mówiłam, że mi się bardziej podoba tej wersji podstawowej. Dawno nie wąchałam. Wydaje mi się, że te perfumy jednak pobrzmiewają jak ten klasyk, jak ten pierwowzór, ale tutaj jest dodana nuta heliotropu, między innymi. To jest nuta, która może nie jest jakąś taką nutą wybitnie ekspansywną, która gdzieś roznosi się na kilometr, ale jeśli zostanie połączona z innymi nutami, na przykład owocowymi, to potrafi całkowicie zmienić charakter perfum. I tutaj tak było. I ostatni, na końcu, ale nie ostatni, Karl Lagerfeld świętej pamięci zrobił całkiem sporo perfum w swoim życiu. Kto wie, czy nie zostanie zapamiętany kiedyś właśnie jako twórca perfum. To są takie bardzo ładne, wdzięczne, całodzienne perfumy z nutą orchidei, róży, trochę trusów, ale także brzoskwinia, piżmo i ambra. Godne polecenia. Jeszcze do niedawna były w przyzwoitej cenie, przyzwoity flakon. Ale ta, pamiętajcie, brzoskwinia nie jest obojętna. Jeśli szukacie czegoś wodnego, rozwodnionego, rześkiego i świeżego, to uważajcie na brzoskwinię. To by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Życzę Wam wszystkiego pachnącego, przyjemnie pachnącego. A Aniom i Natalii bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Niebawem kolejne odsłony tego typu filmów. Pa, pa!